Wydaje mi się, że 10 minut już minęło i bardzo się boję, że Maciek zaraz mnie strolluje, ale musimy go znaleźć. Słuchajcie, ziomeczki, 10 minut już minęło, więc myślę, że możemy sobie strollować Abra, jako że ja wygrałem. Abra właśnie wchodzi w czeki, dlatego myślę, że to jest dobry moment, żeby go strollować. Gdzie on go raczej nie widzę, ja tutaj za tą drewnutą chyba... Bustary się! Co? Hej siomeneczko, z tej strony Abra i dzisiaj zagramy sobie w ekstremalnego, chowanego w dużym domu, dużej willi, jak zwał, tak zwał, to jest nieważne. I dzisiaj ze mną Wael, siemaneczko. Siemano, witajcie, dokładnie tak, będę się bawił razem z Abrą i słuchajcie, znajdę jego każdą miejscówkę. Zobaczymy, my jesteśmy mistrzami chowanego, w sumie to Maciek jest mistrzem chowanego. I razem z nami oczywiście także jest Maciek, siemaneczko. Yo, siemano, yo. Dzisiaj rozwalę chłopaków chowanego. Zobaczymy. Stary, ty jeszcze ze mną chyba nie grałeś. Ja ogólnie jeszcze z wami nie grałem w chowanego tutaj. Ej, serio, w domu jeszcze nie graliśmy razem z Wojanem. A ja już tutaj widzę, jest tyle kozackich miejscówek, co nie? Ale my wszystkie znamy, a on nie. A właśnie, ja się na przykład mogę schować na balkonie czy na dachu. Wojan nie wie, jak wejść na... Nie no, w sumie na balkon to wie, ale na dach nie wiesz, jak wejść. I co wtedy? Wiem, wezmę drabinę. Stary, jak on na to wpadł? Gdzie widzicie? Wieście. Nieważne. Podzieliliśmy się z chłopakami na dwa zespoły. Ja versus Wojan i Maciek razem, czyli jedna drużyna to ja, a druga drużyna to chłopaki. Maciek, Żółwik, normalnie jak mordo wygramy, to nie? To już team wygrana, siema. Ja wezmę telefon, który właśnie trzyma Maciek teraz w ręce, a oni wezmą ten telefon i będziemy nagrywać dwie perspektywy. Maciek z Wojanem namówili mnie do tego, abym ja ich szukał i w sumie nie będę tego kwestionował, po prostu się na to zgodzę. Zaraz znajdziemy jakąś miejscówkę, gdzie będę odliczał od 30 do 0 i chłopaki będą mieli 30 sekund na to, aby się schować. A schowamy się w najlepszych możliwych kryjówkach, co nie macie? Ja ich znajdę, bo będę miał na to 10 minut i to 5 razy was nie znajdę. Nie pozwolę, wygramy to. Stary, ja znam wszystkie najlepsze kryjówki, ja ci pomogę. Piona, no. Kibicujcie na dole w komentarzach, kto waszym zdaniem wygra. Team wygrana albo... Team przegrana. Team przegrana. Mamy dzisiaj do swojej dyspozycji prawie 3000 metrów kwadratowych. Dom ma 500, działka ma 2,5 tysiąca bez domu. Problem tylko by był, gdyby chłopaki, którzy tam się akurat bawią, schowaliby się właśnie na balkonie, czy na takim daszku, czy weszliby faktycznie na dach. Dlatego, że słuchajcie, na znalezienie ich mam tylko 10 minut i to naprawdę nie jest tak dużo czasu. A jak sami widzicie, jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo miejscówek, w których można się schować. I nawet nie mam już na myśli tej fontanny, bo do fontanny raczej nikt nie chce wchodzić. Śmietnik to też może nie najlepsza lokacja do schowania się, ale tutaj jest kolejny balkon i kolejny dach, na który bardzo łatwo jest wejść. Tak jak mówię, ja się tego bardzo boję. Mam po prostu świadomość tego, że Maciek świetnie zna teren, zarówno dom, jak i działkę, bo oczywiście do domu też możemy wchodzić. 10 minut to nie jest dużo czasu, a jest ich dwóch, więc oni będą sobie nawzajem pomagać i to może być problem, ale o tym się przekonamy. Mam nadzieję, że ich złapię. Lecimy z tematem, ale zanim to, jeśli jesteście nowi na tym kanale, już teraz klikajcie czerwony guzik, subskrybuj tam na dole, dlatego że szalone odcinki macie tutaj w każdy poniedziałek, środa oraz piątek o godzinie 19 i nie możecie tutaj zabraknąć. Zaznacz także dzwonek, bo przypinamy serduszko w komentarzom pierwszym, komentarzom pod filmem i wpadajcie także do tego gościa. Możecie wpadać, nie zaprzeczę. Kilka dni po publikacji tego filmu u Wojana także pojawi się chowany z wielkiego domu, tylko zrobimy to w trochę innej edycji, więc dokładnie. Już teraz musicie go subskrybować. Tutaj, karta prawy, górny róg, elo. No, subskrybuj oba kanały. Nie, serio, jakbyś zasubskrybował oba, to by było nam na pewno bardzo miło. No. 20 tysięcy łapek w górę zagwarantuje kolejny taki odcinek, więc jeśli chcecie więcej chowanego z tym oto gościem, jak to 25 tysięcy? Nie będzie 25. Nie będzie, dobra, nie będzie. Dobra, 25 i robimy to. Obserwuj nas także na Instagramie Abraety, Maciek Podługa Zduńkowski, Wojan Podługa Official, bo tam jesteś ze wszystkim na bieżąco, nawet szybciej niż widzowie YouTube'owi. Tam wstawiamy różne wpisy, różne zdjęcia, wiesz co, publikujemy, co nagrywamy, a teraz leci... Dobra, słuchajcie, zacznijmy zabawę. Co to w ogóle jest, nie? Dobra, ja po prostu ich rozwalę w chowanego i będzie fajnie. Zaczynamy! Chłopaki właśnie odpalili swoją kamerę, więc zaraz odliczamy i wydaje mi się, że już mogę liczyć. 30, uciekamy, 29, uciekamy, 28. Ja ci nie będę na razie zdradzał wszystkich miejscówek, zdaję się na ciebie. Chodź, no dobra, nie będę się, słuchajcie, rozglądał na prawo i lewo, pokażę wam ile widzę, bo w sumie nic nie widzę. Ja ci powiem, mam jeszcze jedną mega kozacką kryjówkę. Myślę, że Abra tam się nie skapnie, że jesteśmy, ale ja bym chciał to zrobić tak, żebyśmy mogli go śledzić, co on robi, więc może ej, to by było coś. Tutaj. Stary, myślisz, że on nas tutaj nie zobaczy? Za tymi choinkami może i z choinek będziemy go jakby podglądać, coś dobra, w stylu. Ej, sobie patrzcie, on jest tam, czyli naprawdę blisko, ale myślę, że nas nie słyszy. Patrzcie, jak to wygląda z mojej perspektywy, zarówno jak się odwrócę w tę stronę, czy w tę, to w sumie nic nie widać, więc naprawdę nie podglądam. 13, 12, 11, 10. Ja myślałem, że tutaj będzie więcej miejsca. Może schowamy się za te krzaki. Chodź, 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 chodź. Szybko, szybko, szybko. 3, 2, 1. Szukam! Dobra, słuchajcie, chyba im powiedziałem ewidentnie. Mnie na pewno słyszeli, więc zaczynamy poszukiwania. 10 minut, czas, start.
Słuchajcie, jesteśmy naprawdę blisko Abry, ale właśnie to może być kluczem do sukcesu, on może nie pomyśleć o tym. No i teraz dobre pytanie, gdzie oni mogli się ukryć? Wydaje mi się, że poszli tam, dlatego ja bym poszedł tam. Słuchajcie, zaczniemy sobie z tej strony i mam nadzieję, że zaraz ich złapiemy, jak oni będą chcieli obkrążyć dom. Dokładnie tak, tak też patrzę, słuchajcie, tutaj po dachach, czy tutaj, raczej bym ich chyba usłyszał. Możemy wejść do domu, bo to są otwarte drzwi. Stary. Szybko do domu. Wydaje mi się, że jeśli faktycznie by się skryli gdzieś tutaj, to bym słyszał choćby jakiekolwiek szelesty, a tego faktycznie nie słyszę. Dlatego pójdziemy sobie tutaj na początek właśnie domu i sprawdzimy, czy ich tutaj nie ma. Fajnie by było też się rozejrzeć, czy oni przypadkiem nie idą tutaj od tyłu, nie chcą mnie strollować, ale chyba nie dzisiaj. Śmietnik to jest pierwsza miejscówka, w której można by się fajnie skryć, ale na razie ją zostawimy i pójdziemy sobie tutaj. Halo, czy ktoś tutaj jest? Czy tutaj ktoś jest? Tak wieje wiatr, że wydaje mi się, że na drzewie to raczej ich nie ma, chociaż kto wie, oni są naprawdę szaleni. Stary, udało nam się wyjść do środka, teraz naprawdę możemy chyba głośniej mówić. Tak, jest tak, spokój. Tak. Ja tam nigdzie nie widzę Abry, on gdzieś poszedł w ogóle w tamtą stronę. Tak, on jest chyba przed domem, stary, tak. Co ty na to, żeby wyjść na balkon i spróbować go strollować? Tak. Czasu mamy coraz mniej, więc wydaje mi się, że wypadałoby się chociaż pospieszyć tak troszkę, bo mamy serio 10 minut, a teraz to zostało już z 9. Na tym daszku od mojego pokoju chyba nikt nie leży, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie no, zobaczyłbym, chociaż okno jest otwarte, a nie wiem, czy je otwierałem. Co? On tu był. On tu był? Stary, czekaj. Tylko musimy wziąć jakąś piłkę na przykład. Bierz piłkę, strolujemy go z balkonu. Pójdziemy sobie szybciutko jeszcze tutaj, zobaczymy, na balkonie nikogo nie ma, ale wysięgnę wyżej. Stary, ja z nim bardzo często w to gram, on jest naprawdę najgorszym szukającym ever, przysięgam ci. Teraz musimy ciszej mówić, Wojtek ma piłkę i będziemy go trollować. Oj, patrz. Jeszcze sobie szybko zajrzymy tutaj, bo wydaje mi się, że oni mogliby tutaj łazić, chociaż czekajcie, cii. Nie słyszę ich, słuchajcie, nie słyszę ich, więc wydaje mi się, że tutaj ich faktycznie nie ma. Czekaj. Co tu jest grane? Ej, drzwi są otwarte, słuchajcie, oni są, szybko wchodzimy do domu, bo drzwi były otwarte, balkonowe. Czy oni naprawdę zostawili buty? Serio? No dobra, no to ja też zostawię, mimo że mi się spieszy trochę. Stary, widział nas, szybko, musimy gdzieś się... No pojęcia, wanna. Nie wiem już. Nie ma dużo czasu, jestem pewien, słuchajcie, że oni są właśnie w sypialni, gdzie weszli sobie na balkonik, na pewno, gościu, oni tutaj są, siema, war! Ja, ty, ej, gdzie my są? Czekaj, nie, oni by nie mogli, dalej... Stary, musimy uciekać, patrz, coś teraz. Oni nie mogli daleko uciec, gdzie oni niby by byli? Czekajcie, tutaj, tak, no niekoniecznie. Na zewnątrz, uciekamy na zewnątrz. Tylko, że buty zdjęliśmy, no stary, szybko. No coraz mniej mi się to podoba, naprawdę, coraz mniej. Jesteśmy na balkonie, tutaj zrzucili mi piłkę. Piłka akurat dalej tam leży, ale serio, ich tutaj nie ma, no chyba, że weszli na... O proszę, nie. Jeśli oni teraz weszli na dach, to naprawdę jest turbolipa, a mieliby jak wejść, chociaż nie widzę brudnych ścian. Jak nie ma brudnych ścian, to chyba nie weszli, nie? Ej, on też zdjął buty. O. Bardzo ładnie. Chyba mnie strollowali i teraz czuję się naprawdę mocno strollowany, a zostało mi jakieś 7 minut, 6, nawet może 5. Naprawdę slipa, słuchajcie, spieszymy się. Tam, najpierw pójdziemy do mojego pokoju, zrobimy sobie szybki room tour. Tutaj ty, nie ma nikogo. Mi się wydaje właśnie, że on jest teraz na balkonie, także tutaj mamy raczej spokój, możemy, nie wiem, na przykład przed domu gdzie tam, bo stary. Dobra. Ja się słucham ciebie, dawaj. Dawaj, przed domu idziemy. Okej, okay, lecimy, tylko uważać teraz na niego, bo on gdzieś tam był. Naprawdę troll piłką się udał, stary, bierz piłkę jeszcze raz. Słuchajcie, Wojtek weźmie piłkę i zrobimy zaraz drugiego trolla. Tutaj szybko do panny, nikt sobie nie wszedł, tutaj też chyba nie, w kartonie nawet nie sprawdzam, bo to jest chyba nawet niemożliwe. Ewentualnie, słuchajcie, tutaj, cyk, bo nie ma ich. No co jest grane, ej ziomek, co tutaj się dzieje? Dobra, mamy piłkę i teraz będziemy szukać znowu Abry, ale tak, żeby nas nie zobaczył i spróbujemy tym razem go trafić, ponieważ wcześniej spodobałem, bo ja jestem ślepy w ogóle. Tak, nie? Ale troll myślę, że się naprawdę udał, tak. Bo on nas prawie zobaczył. Dokładnie. Schowajmy się teraz za auto i będziemy mogli w miarę, kiedy będziemy widzieć Abrę, zmieniać pozycję i się tak wiedzieć. Okej, będziemy mogli chodzić dookoła samochodu i on nas nie zobaczy. Tak, tylko, że jesteśmy we dwójkę i to może się nie udać, ale spróbujemy, stary. Spróbujmy. Zejdziemy sobie szybciutko na dół, słuchajcie, naprawdę nie ma czasu do stracenia. Co jeśli oni byli na balkonie, a teraz my strollowali i wyszli na dwór. Dobra, teraz bardzo po cichu, słuchajcie, musimy ich znaleźć. No jest ich dwóch, więc jest im trochę łatwiej. Butów nie ma. O! Tutaj zostały tylko moje buty, więc jak dla mnie, słuchajcie, czas na to, abym i ja założył buty i ich znalazł, bo oni są gdzieś tam. Postojemy sobie tak uniwersalnie, gdyby poszedł z tej strony, to możemy szybko przejść, tak? Tak, bo samochód jest zaparkowany w ten sposób, że on mnie teraz nie zobaczy.
i spróbuję rzucić go tą piłką, zobaczymy, czy to będzie. Ej, to by było coś, ja nie wiem, czy mi się udało go trafić kiedykolwiek, bo trollowałem go piłką i różnymi dyskami już wiele razy, ale żeby go trafić, to teraz wow. Ja go trafię, zobaczycie. Słuchajcie, tutaj mamy fajny nawet widok na te drzwi, przez szyby stare wszystko widać. Czasu nie zostało dużo, naprawdę czasu jest wręcz mało, ale jestem, słuchajcie, pewny, że ich nie ma w domu, skoro zabrali buty. Co jeśli zabrali buty i na przykład poszli na górę? Nie, to by była akurat masakra, ale dobra, zostawmy to bez komentarza. Kamera wujana leży, kosiarka, słuchajcie, sobie stoi i nic nie robi, więc albo, słuchajcie, oni są po drugiej stronie domu, albo mnie naprawdę dobrze trollują i właśnie tego się obawiam. Dlatego teraz znowu zrobimy sobie szybką rundkę wokół domu. Stary, podaj, podaj. Ej, słyszę go, słyszę go. Teraz musimy być mega cicho. No i mam nadzieję, że teraz ich znajdziemy, ale serio, no trochę się cykam, że ich tutaj, kurczę, nie znajdziemy. Raz Maciek się chował tutaj, no ale teraz chyba go nie ma. Jakby był za tym drewnem, to by była akurat w ogóle masakra, ale to na razie chyba go tutaj nie ma. Tutaj za bluszczem, słuchajcie, też go nie widzę. Go nie widzę, słuchajcie, tam, no ewentualnie. Czekaj. Nie. Nie, bo ja nas znalazłem, lol! Ej, stary, ale oprzej w ogóle akcję! Ziomeczki, niestety Abra znalazł Wojana, dorwał go, ale ja jeszcze się nie daję, słuchajcie, ja mam kamerę, także dalej będziemy sobie tutaj biegać. Myślę, że nie ma co bardzo tego przedłużać, bo chyba wygraliśmy, ale spróbujemy go jeszcze raz strollować, ale od tamtej strony. Piłka wylądowała tam, Wojana już złapałem, tylko słuchajcie, jest jeden problem, bo Wojan miał się trzymać z Maćkiem, co teraz? No, gdzie jest Maciek? Ty, dam ci 5 zyko, jak powiesz mi, gdzie jest Maciek. Oj, nie, bo Maciek zapłacił mi 30 zł, więc... No, a jak dam ci 32,5? Ale z tego, co powiedział mi, że jak zaproponujesz mi więcej, to on da 35. No dobra, słuchajcie, no to idziemy szukać Maćka dalej, jak dla mnie, to on jest gdzieś tutaj wokół samochodu. Ej, to by było śmieszne, jakby on latał tak, wiesz, tak tutaj wokół samochodu. Ja wcale nie mam pojęcia, gdzie on się znajduje. Nie, stary, go tutaj nie ma. A co? Ej, oni się trzymali razem. Jak dla mnie 3, 2, 1. Ej, nie ma go tutaj, co? To chyba się nie uda. Okej, ja naprawdę nie mam pojęcia, gdzie on jest. Nie, no ty, stary, wiesz, gdzie on jest, a ja chcę to wygrać. Ile mi zostało czasu? Z 2 minuty, minuta, 3? Może ci się to nie udać, bo ma naprawdę dobrą miejscówkę. No nie, stary, teraz to naprawdę, już nie mam pojęcia, gdzie on się znajduje. Co z tego, że znalazłem Wojana, jak Maćka dalej tutaj nie ma? Serio. O, słuchajcie, co to było? Wojtek mi pomógł, odciągał Abrę, także Wojan, żółwik dla ciebie i szybko z jakimś trollem, nie wiem, słuchajcie. Co to jest? Chyba do zgarniania liści z fontanny. Weźmy to, po prostu rzućmy w niego. Oczywiście, żeby mu nie zrobić krzywdy. Nie mam pojęcia, gdzie on jest, ale no co, chyba musimy znowu przeszukać te krzaki. Tak w zasadzie tutaj zaczynałem odliczać i nie szukałem nawet w tym miejscu, a raz Maciek się tutaj schował. Tu na przykład gdzieś tutaj, ale szczerze mówiąc nie bardzo go widzę. No. Słuchaj, mogę ci lekko podpowiedzieć i powiem ci, że zimno, bardzo zimno. Okej, czyli go tutaj nie ma, czyli on jest gdzieś tam. No dobra, to lecimy, ale stary. Ja więcej nie mogę podpowiadać, tylko po prostu dałem ci namiar, że tutaj nie. Dobra, słuchajcie, lecimy bardzo szybko, bo naprawdę nie ma dużo czasu, więc musimy Maćka tutaj szybciutko złapać. Ale lecimy, bo troll musi być. Słuchajcie, znalazłem coś jeszcze lepszego, to jest miska Abry na wodę, która mi posłuży jako dysk. Halo, tu jest ciepło, czy nie? Zaraz mi widzowie zaczną mówić, że ja podpowiadam, więc nie możesz. Ale możesz podpowiadać mi, możesz zawsze podpowiadać, nie? Słuchajcie, ja nie wiem, jak on nie zobaczył tej miski, naprawdę. On jest mega ślepy, co zresztą widać. Lecimy do niego, gości, jak cię tutaj troluje. To wobec tego, co ty na to, żeby zrobić szybką rundkę, ale żeby się nie odzywać, żeby Maćka w końcu znalazł. Tak, biegniemy tak szybko. Dobra, dawaj, lecimy i teraz Maćka znajdziemy. I musimy też oczywiście patrzeć, czy butów nie ma. Słuchajcie, tego trola z miską zrobimy sobie od drugiej strony po prostu. Co ty robi miska? Czekaj, co? Co ty? Ej. Co to? Ej. Jej tu nie było. Jej tu nie było. Ale pytanie, czy on by ją zrzucił z balkonu? Stary, jak myślisz? Drzwi są dokładnie tak samo zamknięte, jak ja je zamykałem, więc stary, jak dla mnie, nie wiem, co robi ta miska. Ja ją po prostu sobie zabiorę. Nie, teraz to naprawdę. Teraz to ja totalnie nie wiem, co się dzieje, ale Maciek musi być właśnie gdzieś tutaj, czy na balkonie, czy gdzieś tam. Wydaje mi się, że 10 minut już minęło i bardzo się boję, że Maciek zaraz mnie strolluje, ale musimy go znaleźć. Nie wiem, gdzie on jest, naprawdę nie mam pojęcia, gdzie on jest. Może tutaj za tym rododendronem albo wy rododendron jest. Stary, gdzie on jest? Powiedz mi, gdzie on jest? Musisz ja mi o tym powiedzieć. Nie mogę mówić. No ale jak to? No ja muszę go znaleźć. To już jest tyle czasu, naprawdę, ziomek. To już jest tyle czasu. Co jeśli on. Tam go raczej nie widzę, nie mam pojęcia, gdzie on jest. Tutaj za tą drewutnią chyba też. Ustaliśmy! Ej,
LOL! Dobrze! Ej, jak widzę, że ty matkę nie widziałeś, jak ja go co chwilę gdzieś zauważałem? LOL! Ej, przestraszy... Ej, serio, tak mnie przestraszy... LOL! Muszę przyznać, że Maciek ewidentnie jest mistrzem chowania się, a ja chyba nie jestem mistrzem szukania, ale 20 tysięcy albo 25 tysięcy łapek w górę zagwarantuje kolejnego chowanego, więc jeśli to chcecie, to zostawiajcie łapeczkę, a jeśli jesteście nowi, to już teraz dołączcie do nas, klikajcie w czerwony guzik, subskrybuj tam na dole i sprawdźcie, żeby ten przycisk był szary. Dodatkowo możecie kliknąć w dzwoneczek, żeby was żaden kolejny materiał nie ominął, a tutaj... No, często są filmy, każdy poniedziałek, środa, piątek, 19 i wpadajcie także do WN-a, go zasubskrybujcie, to tam też będzie chowany, więc gościu wbijaj! Obserwuj nas na Instagramach Abra i ty, Maciek Podługa Zdyńkowski, WN Podługa Official, bo tam jesteś ze wszystkim na bieżąco, nawet szybciej niż widzowie z YouTube'a. Tam wstawiamy różne zdjęcia, różne wpisy i wiesz co, nagrywamy, to jest bardzo, bardzo ważne. Tymczasem dzięki wielkie, trzymajcie się, dobrego dzieńczka, eleczko i pum!